Dzień dobry, nazywam się Sebastian Solnica, jestem programistą .NET już ponad 10 lat, a specjalizuję się w diagnostyce i ostatnio też w bezpieczeństwie, tylko oczywiście w bezpieczeństwie, no to w tym kawałku dotyczącym bezpieczeństwa przechowywania danych, stąd ta kryptografia. No jestem też kontrybutorem open source i prowadzę bloga, jego adres jest widoczny na slajdzie. Ten lowleveldesign.org. I dzisiaj chciałbym Państwu poopowiadać o kryptografii w ASP.NET-cie, czyli jak ASP.NET radzi sobie z szyfrowaniem danych i w jaki sposób to jest robione, no i jak to było robione, jaka jest historia w ogóle tej kryptografii w ASP.NET-cie. No i na początku takie pytanie, kto z Państwa miał do czynienia w ogóle z ASP.NET-em? Nie tylko ze słyszenia, ale robił coś w ASP.NET-cie. Okej, okay, tak podejrzewałem, że dużo osób tutaj nie będzie związanych z tą platformą .NET-ową, dlatego na wstępie parę słów, czym w ogóle ASP.NET jest. I dla tych, co znają Java, PHP i Rubiego i te inne języki, ASP.NET jest zbiorem bibliotek, które pozwalają pisać aplikacje webowe na platformie .NET. Czyli mieliśmy platformę .NET, tak jak mam wirtualną maszynę Java, no to .NET to jest coś podobnego tylko w wykonaniu Microsoftu i ten ASP.NET po prostu pozwala nam pisać aplikacje webowe. Powstało wiele wersji tego ASP.NET-a, odkąd istnieje od 2002 chyba roku. I każda z tych wersji wprowadzała zmiany, no ale też poza wersjami takimi normalnymi, czyli 2.0, 3.0 i tak dalej, mieliśmy też warianty i te warianty mocno zmieniały to, jak programiści .NET-a pisali właśnie ASP.NET-owe aplikacje. Pierwszym takim wariantem był ASP.NET Forms, też nazywany Web Forms, trochę nienawidzony aktualnie przez programistów .NET, dlatego że Microsoft próbował zaimplementować poprzez ASP.NET Formsy, próbował zaimplementować aplikacje stanowe w webie, czyli próbował programistów desktopa przekonać do tego, żeby pisali w webie dokładnie w taki sam sposób, jak piszą aplikacje desktopowe. Co oczywiście wiązało się z tym, że stan tej aplikacji musiał być serializowany do czegoś, albo do cookiesów, albo do sesji, albo do ukrytych pól na stronach ASP.NET-owych. No i co kolejnym kolejnym krokiem było to, że te strony były strasznie ociężałe i powolne i generalnie formsy mają bardzo złą reputację. Kolejny wariant to MVC i pewnie o MVC każdy słyszał. Tutaj już Microsoft na szczęście zrobił to, co powinien, czyli odchudził ten cały model pisania aplikacji webowych, już stał się bezstanowy, można było pisać dobre aplikacje. Oczywiście w formsach też można było, ale to wymagało większej gimnastyki. Ale ta korowa część pozostała ta sama, czyli ten główny silnik pozostał związany z IIS-em, czyli Windowsowym, Microsoftowym serwerem webowym. Mogło być tak, że formsy istniały z MVC w jednej i tej samej aplikacji. Następnym takim trochę przełomem był ASP.NET Web API. I tu się można trochę zdziwić, bo Microsoft wypuścił osobny framework do tworzenia aplikacji, takich chudych aplikacji restowych, czyli właściwie serwisów, które nie zwracały widoków, nie renderowały stron, tylko zwracały JSON-a albo XML-a. No i czemu to nie zostało zrobione w MVC? To był właściwie taki pierwszy krok, kiedy Microsoft spróbował wyjść poza IIS-a, czyli oderwać się od IIS-a, pozwolić hostować aplikacje na jakimś tam trochę chudszym serwerku, za na przykład jakimś Nginx-em. No i też jednocześnie zmieniło się API. Stało się, no, wprowadzono wiele zmian, o które prosili programiści MVC, po tym jak już zaczęli się tym MVC bawić. I ostatni wariant to jest ASP.NET Core, to już taka świeżynka. Tu wersjonowanie jest trochę szalone. Microsoft wypuszcza tę wersję sam trochę nie wie jak i czasami druga nazwa tej wersji to MVC 5, ale zmian jest dużo i naprawdę fajnych. Między innymi to, że ten ASP.NET może być uruchomiony na Linuxach, używając takiego serwerka Microsoftowego, Kestrel, takiego cieniutkiego, albo jako mod Apache, albo poprzez moda Apache, albo też ten Kestrel może być ustawiony za Nginxem. I ASP.NET Core może działać zarówno na tym dotnecie takim trochę opasłym, Windowsowym, albo na dotnet Core, który też został przeniesiony na Linuxa.
No i przechodzimy już do kryptografii w ASP.NET-cie. Tam to było tytułem wstępu. Od czego cała kryptografia w ASP.NET-cie oparta jest o coś, co się nazywa ASP.NET Master Key. I ten Master Key to tak naprawdę para dwóch kluczy, przy czym pierwszy jest używany do szyfrowania danych, a drugi do walidacji tych danych, czyli do tworzenia podpisów, maków, tego, co zostało zaszyfrowane. No albo nie zostało zaszyfrowane i tylko ma być podpis. Użycie tych kluczy, te klucze są używane w bardzo wielu miejscach, między innymi do szyfrowania viewstate'ów. Viewstate to jest ten niechlubny ukryty formularz w ASP.NET Formsach, który pozwalał zachowywać stan aplikacji, ale te klucze są też używane do szyfrowania cookiesów, na przykład tych, które służą do przechowywania claimów i uwierzytelniania, rozpoznawania użytkownika w aplikacji, jak już się zaloguje. Będziemy mieli później demo, to pokażę, jak to właśnie wygląda. Dodatkowo mamy taki script resource AXD, to rozszerzenie AXD to też wiąże się z tymi czasami formsowymi. To był taki handlerek, który pozwalał dostać się do poprzez zaszyfrowaną ścieżkę, czyli szyfrowało się ścieżkę, przekazywało jako parametr do tego handlerka i on wtedy pozwalał wyciągnąć dowolny plik, do którego odnosiła się ta ścieżka. Te klucze master key mogą być konfigurowane poprzez plik webconfig. To jest taki XML-owy plik, który zawiera całą konfigurację aplikacji ASP.NET-owej. Odpowiednikiem w Java jest chyba WebXML, jeśli ktoś tutaj jest programistą javowym. No i tam możemy sobie je jawnie zdefiniować w postaci heksów. I tak naprawdę ten klucz master key, jeśli tego nie zrobimy w tym webconfigu, czyli jeśli jawnie nie ustawimy tego klucza master key, on zostanie wygenerowany automatycznie. I podczas generowania tego klucza tak naprawdę nie jest generowana para tych kluczy, tylko jest generowany materiał na te klucze. I to jest 1 kilobajt losowych danych, który będzie później zapisany, zaraz powiem gdzie. I w domyślnej konfiguracji tego przynajmniej współczesnego ASP.NET-a pierwsze 32 bajty z tego 1 kilobajta używane są do wyciągnięcia klucza symetrycznego do szyfrowania, a kolejne 32 bajty są używane do wyciągnięcia tego klucza walidacyjnego. Miejsce, gdzie przechowywany jest ten klucz, i tu pewnie nie będziecie zaskoczeni, skoro powiedziałem, że to będzie związane z Windowsem, no to jest rejestr. I te miejsca w rejestrze są trzy. Pierwsze jest pod kluczem HKLM, czyli Local Machine, dalej Security. To jest ten klucz, którego normalnie nie widzicie, jak się zalogujecie jako administrator. Dostęp do tego klucza ma tylko konto system, czyli to z najwyższymi uprawnieniami na Windowsie. I to konto, czy to dane pod tą ścieżką będą zaszyfrowane przy użyciu DPAPI, czyli Windowsowego mechanizmu Data Protection API, czy standardowego mechanizmu dostępnego przez API Windowsowe do szyfrowania danych. On jest całkiem mocny i akurat to jest, wydaje mi się, dosyć dobre zabezpieczenie, przy czym ten, tak? Nie, zaraz powiem, jakie są jeszcze wspierane. Ta ścieżka w rejestrze, czy ten klucz znajdzie się pod tą ścieżką tylko wtedy, jeśli właściciel procesu, na którym działa aplikacja ASP.NET-owa, jest administratorem albo jest to konto system, czyli to z najwyższymi uprawnieniami. Kolejnym miejscem, gdzie możemy szukać tego klucza, to jak widać jest miejsce haki current user, czyli już w tej sekcji podpiętym, można powiedzieć, profilu użytkownika w rejestrze, czyli tej sekcji rejestru związanej z konkretnym użytkownikiem. I tam ten materiał na klucz znajdzie się wtedy, jeśli aplikacja działa na koncie użytkownika, który ma profil w systemie. I na przykład takie konta jak Network Service i Local Service mają profile, co jest trochę ciekawe, ale to jest naleciałość z tych starszych wersji Windowsa. Konta, no i oczywiście każde konto normalnego użytkownika Windowsa też ma profil. Trzecim miejscem, gdzie możemy tych kluczy szukać, to jest znowu w kluczu Local Machine, przy czym teraz już jest software i jak widać na końcu ten przedostatni element to jest seed. I ten seed to jest seed wirtualnego konta w Windowsie. I wirtualne konta w Windowsie są w ogóle całkiem ciekawym mechanizmem. Przykładem takiego wirtualnego konta jest konto, które automatycznie się tworzy dla serwisu, dla Windowsowej usługi, jeśli ją dodajecie w systemie. Tworzona jest taka pseudodomena, nt-space-service i
przykładowym kontem wirtualnym może być nt spacja serwis łamane na nazwa jakiegoś tam serwisu. I każdy serwis, który tworzycie w Windowsie, każda ta usługa ma w sobie ma przypięte takie konto i dzięki temu możecie dla tej usługi, dla tej konkretnej usługi ustawić uprawnienie na przykład w file systemie, w rejestrze czy tam w dowolnym innym elemencie Windowsa. Podobną taką pseudodomenę rejestruje IIS, jak tworzy pulę aplikacji i to jest właściwie, to się pojawiło od IIS-a 7.0 i też pojawiło się po to, żeby lepiej ustawiać uprawnienia dla aplikacji webowych i móc je lepiej izolować. I mamy wtedy taki, tą wirtualną pseudodomenę IIS spacja app pool i dalej łamane na nazwę puli. Co ciekawe, w tych dwóch ostatnich ścieżkach ten materiał na klucz nie jest w żaden sposób szyfrowany, czyli on tam jest dostępny w plain tekście i można po prostu sobie go wyciągnąć i te klucze tam będą. Teraz odpowiadając tutaj na pytanie kolegi, jak wyglądało szyfrowanie w ASP.NET-cie, czyli co, jakie mieliśmy opcje konfiguracji? Starałem się tu wyróżnić wersję, taki przeskok między wersją 2.0 a 4.0, bo to był tak ten pierwszy przeskok, jaki był zrobiony. Jeśli chodzi o konfigurację tego master key, tak jak powiedziałem, można to zrobić w tym webconfigu. Można podać jawnie te 16-kowe znaki, które 64 znaczki, które będą tymi 32 bajtami dla ASA 256, ale można też wybrać i to jest ta domyślna opcja auto-generate. Dodatkowo, jeśli damy przecinek i dopiszemy flagę isolate apps, wtedy te klucze będą wygenerowane w zależności, znaczy pojawią się pochodne klucze w zależności od tego, pod jaką wirtualną ścieżką aplikacja jest zdeployowana. Algorytmy walidacyjne, które były dostępne w wersji 2.0, to jest całkiem ciekawe, bo SHA-1, MD5, a dalej mamy algorytmy symetryczne, czyli można było podpisywać algorytmem symetrycznym. Od wersji 4.0 już to zostały dodane te właściwe algorytmy, czyli chmaki i no wszystkie SHA-2 są właściwie dostępne. I można też dodać własną implementację, jeśli ktoś miałby taką potrzebę. Nie, szatrójki nie ma i chyba nie będzie, bo generalnie z szatrójką chyba jest tak, że Microsoft powiedział, że nie będą tego dodawać do tej konfiguracji. Można ją sobie tu wpiąć przez tą kustomizację, czyli można sobie zapiąć DLL-kę, która będzie miała tą szatrójkę, ale tak jakby sam framework tego nie wspiera. Co się też w korze zmieniło, o tym, no ale na końcu właśnie powiem, jak można to obejść. Jeśli chodzi o szyfrowanie symetryczne, to tutaj chyba wielkiego zaskoczenia nie ma. Mamy DES-a, triple DES-a i AES-a. No i też można wrzucić własny algorytm, jeśli ktoś miałby taką potrzebę. AES jest domyślny. W tej wersji 2.0 i 4.0 Microsoft też udostępnił opcję do dostania się do tego crypto pipeline, czyli tego wewnętrznego mechanizmu szyfrowania, także to nie my musimy tworzyć ten kod szyfrujący, tylko mogliśmy sobie użyć klasy machine key i metody encode do zaszyfrowania. I co ciekawe, przekazywaliśmy do niej tablicę bajtów, które chcemy zaszyfrować i dalej enumerator machine key protection, w którym określaliśmy, co chcemy zrobić, czy zaszyfrować, czy zwalidować, czy obie rzeczy. Właściwie ta pierwsza nie powinna być dostępna, bo jak szyfrujemy, to powinniśmy też szyfrować z podpisem, ale to było dostępne i to z tym trochę wiązały się problemy, o czym za chwilę. Jeśli chodzi o dane użytkowników, w tej wersji formsowej, właściwie w tych starszych wersjach ASP.NET-a, działał taki mechanizm, który się nazywał membership i ten forms authentication, który był oparty o membershipy. Domyślna implementacja opierała się o, chyba zaskoczenia wielkiego nie ma, SQL Server i tam te dane, to była ta propozycja Microsoftu, gdzie te dane użytkowników mogą być przechowywane. I mogliśmy sobie zdefiniować, w jaki sposób ten membership będzie przechowywał hasła. Jeszcze tylko takie słówko, jeśli chodzi o tego membershipa, tam był problem z tym, że on był bardzo słabo rozszerzalny, czyli trudno było coś zrobić po swojemu. Na przykład jeśli ktoś chciałby w inny sposób tych użytkowników przechowywać, chciałby użyć claimów, a nie rule, tak jak to było zaplanowane, no to było naprawdę problematyczne. No i można było przechowywać w jawnym tekście, mam nadzieję, że nikt tego nie robił, ale można było to ustawić. Można było przechowywać hasła zaszyfrowane i do szyfrowania były używane te master key. No i można też było hasła przechowywać zahaszowane, przy czym haszowanie było, jak byliście na wczorajszej prezentacji Jarka, było źle zrobione, no bo było zrobione właśnie tak, że po prostu był zwykły hasz, już nie pamiętam jaki ten SHA był tam użyty,
ale sklejany z saltem 128-bitowym, przepraszam. Jakie problemy pojawiły się w tych wersjach do ASP.NET 4.0? W roku 2011, czyli około 6 lat temu, grupa ludzi zabrała się za załamanie, znaczy za zabawy z tym ASP.NET-em i okazało się, że Microsoft popełnił niestety wiele błędów, jeśli chodzi o szyfrowanie w ASP.NET-cie. Jednym z pierwszych z nich było to, o czym wspomniałem, niepodpisywanie zaszyfrowanych elementów, czyli na przykład ten view state, który użytkownik, który deweloper mógł sobie skonfigurować, żeby on się pojawiał zaszyfrowany w tym hidden formie na formularzu, on nie był podpisany. Kolejnym miejscem, gdzie nie było tego podpisu, był na przykład ten skrypcik script resource AXD, ja go tutaj nawet mam, który przyjmował ten zaszyfrowaną ścieżkę, która pozwalała dostać się pod dowolne miejsce w file systemie, gdzie, do którego dostęp miał właściciel procesu ASP.NET-owego. Co ciekawe, może to jeszcze nie byłoby takie złe, gdyby nie to, że można było się dowiedzieć, znaczy można było rozróżnić sytuację, kiedy ten padding był niewłaściwy tego szyfrogramu, czyli jeśli wysłaliśmy ten zaszyfrowany view state i miał niewłaściwy padding, dostawaliśmy inny błąd niż jeśli wysyłaliśmy ten view state i dane były w nim niewłaściwe, a padding był właściwy. No to oczywiście to takie coś, to od razu prosi się o padding Oracle. Ja właściwie zaraz mam takie demko, gdzie to sobie odpalimy. I jak, no właśnie, no i jak mamy taką podatność, no to w kolejnym kroku zaczęli, no ci researcherzy pogrzebali troszkę dalej, wygenerowali sobie zaszyfrowane poprzez też view state'a albo CBCR-a, wygenerowali sobie te ścieżki do script resource AXD i wtedy to już mogli szaleć, no bo wyciągali sobie web konfigi, wyciągali sobie miejsca w systemie, które no w sumie te procesy ASP.NET-owe wtedy miały dostęp praktycznie do całego systemu, bo dosyć, znaczy do całego systemu, do wielu miejsc w systemie, bo to było dosyć częste, że one działały na kontach typu network service w Windowsie. Kolejny problem to to, że jeden i ten sam klucz był użyty do wszystkich tych mechanizmów, o których wspomniałem, czyli view state, hasła użytkowników, cookiesy, wszystko było szyfrowane tym samym kluczem szyfrującym i walidowane tym samym kluczem walidującym. Czyli jeśli któreś z tych miejsc miało jakąś podatność, no to można było i ten klucz został przez atakującego poznany, no to oczywiście wszystkie pozostałe miejsca też były skompromitowane. Co ciekawe, jako że Microsoft udostępniał jeszcze API do szyfrowania przez te metody machine key encode i decode, o których wspomniałem, no to jeśli ktoś źle napisał aplikację, no to automatycznie też ten klucz mógł wyciec, jeśli źle do tego dostaliśmy. No i teraz takie małe demko. Jarek wczoraj mówił o atakach na SCBC i mówił o tym bardzo fajnie. Ja tylko pociągnę troszeczkę temat, bo to, o czym on wczoraj mówił, czyli podmiana jednego bajtu w bloczku poprzedzającym w tym trybie CBC ASA, właściwie ten sam mechanizm służy do przeprowadzenia ataku typu padding Oracle, tylko wtedy podmieniamy sobie te bajty od końca. Czyli jak widać tutaj na slajdzie mamy ten nasz szyfrogram podzielony na bloki 16-bajtowe. On przechodzi przez skrzynkę AS-ową, no i tutaj jest taki stan pośredni. I tak naprawdę podmieniamy sobie tutaj ten czerwony kwadracik i próbujemy tak trafić, znaczy mamy 256 prób, prawda? Próbujemy tak trafić, żeby ten padding tutaj był w tym pierwszym przypadku jedynką. Jak poznamy, wiemy, że to jest jedynka, to jest, też znamy tą wartość, no to automatycznie znamy wartość w tym stanie pośrednim. Przechodzimy do następnego bajtu, no i próbujemy wygenerować padding 2.2 na tym plaintekście. Ja spróbowałem na najnowszym ASP.NET-cie, teraz spróbuję użyć tego statywu, mam nadzieję, że nic nie zepsuję. Dobra. Spróbowałem na tym najnowszym ASP.NET-cie przywrócić ten mechanizm działania. Słychać mnie tam? Tak ogólnie? Dobra, okej, super. Próbowałem przywrócić tą stary mechanizm działania. No i Microsoft ma to do siebie, że no. O, coś się przyszło.
ma to do siebie, że stara się zachować kompatybilność, no to pewnie słabo widać, i można wymusić w nowej aplikacji ASP.NET-owej, na najnowszym frameworku, to, żeby mimo wszystko wspierała ten stary mechanizm szyfrowania. No i można dodać taką specjalną flagę Use Legacy Machine Key Encryption, no i wtedy te wygenerowane szyfrogramy nie będą podpisywane. I to jest bardzo prosta aplikacja ASP.NET-owa, napisana w takim właśnie w mechanizmie formsowym. Jeszcze tylko zmienię na. O, nie to. Na C-Sharpa, żeby było lepiej widać. To jest kod C-Sharpowy, który renderuje formularz z jednym ukrytym hidden fieldem i do wyświetlenia tego. Tak będzie lepiej. I do wyświetlenia tego formularza, jeśli no nic z tego formularza nie przyszło, no to właśnie tym mechanizmem Machine Key Encode szyfrujemy sobie ciąg znaków, ten tutaj w BES64, żebyśmy go od razu nie widzieli. Renderujemy formularz z ukrytym hidden fieldem, no i jak go sobie wyrenderujemy, no to w następnym poście wysyłamy go znowu i tutaj rozszyfrowujemy, i jeśli secret się zgadza, no to mamy I know the secret, jeśli secret się nie zgadza, no to wyświetla something is wrong with my secret, ale oczywiście szyfrowanie się udało, jak szyfrowanie się nie uda, to leci 500. Czyli mniej więcej próbowałem odtworzyć to, co się działo w tej starej wersji ASP.NET-a. No i odpalimy sobie tą aplikację. Ona wygląda tak, czyli widać, że to jest bardzo prosta aplikacja. Tu jest ten formularz. Zróbmy sobie takiego testa. To jest ta zaszyfrowana wartość, i żeby podmienimy sobie któryś bajt w tym pierwszym bloczku, czyli już będzie jakiś tam garbage, ale się rozszyfruje. I wyślijmy ten formularz. No tak, jak pierwszy bloczek, to nie był dobry pomysł, bo za chwilę zobaczycie, co to jest. Ale musiałbym w środkowym bloczku podmienić, mogę spróbować. Jak mi się nie uda, to nie ma znaczenia zresztą. Spróbujemy tak. A, przepraszam. Mogę też zoomować w sumie. Mogę też robić tak, będzie może lepiej. A, dobra. Tak, to krzyczcie, jakby coś było nie tak. O, no to poleciała 500. Dobra, już nie będę próbował. Generalnie chciałem wam pokazać, że jeszcze ten trzeci przypadek, ale nie trafię w blok. Dobra, no i napisałem, żeby sobie pohakować tą aplikację, czy pohakować, no zaatakować właśnie, wykorzystać ten Padding Oracle, napisałem skryptik w PowerShellu, a to też, żeby zachęcić was do używania PowerShella. PowerShell jest naprawdę fajnym językiem, jak ktoś pisze w dotnecie. Ja wiem, że tu wiele osób pewnie z Pythonem ma więcej do czynienia, no i pewnie was trochę odraża ta składnia PowerShellowa. Ale w PowerShellu można teraz zrobić bardzo duże rzeczy, między innymi właśnie no, przeprowadzić sobie taki atak Padding Oracle. Działa on po prostu tak, że wykonuję tego pierwszego requesta, wyciągam sobie z formularza wartość tego szyfrogramu, czyli ten nasz view state, który będziemy rozszyfrowywali, potem dzielę bloczki szyfrogramu i po kolei atakuję, wysyłając do aplikacji po dwa bloczki, no i podmieniając te bajty, tak jak to było widać na slajdzie. No i odpalimy sobie ten skrypcik. O, jak to zwykle bywa. O, pewnie to będzie wolniej działało wszystko, bo jesteśmy na baterii. To jest ten view state, który dostał, który będzie próbował rozszyfrowywać. No jak teraz puścimy ten skrypcik, to co się tutaj dzieje, to o, tak słabo widać, ale tutaj pojawia się akurat podmieniany byte podczas tego atakowania tego paddingu, czyli przechodzimy byte po bajcie i tu się wyświetla jak kolejne bajty tego odgadniętego stanu pośredniego. Czyli jak widać, trwa to całkiem szybko, jeśli oczywiście ta aplikacja jest hostowana lokalnie i widać, jak tutaj szaleje ten IIS Express. Większość jest 500, ale od jakiegoś czasu pojawia się też 200, i ta 200 nas właśnie interesuje, żeby uzyskać ten zielony bajcik. I teraz za chwilkę, jak to się odszyfruje, może was zastanowić, czemu tutaj takie śmieci wystąpiły w tym pierwszym bloczku. No i to jest ciekawa sprawa, bo Microsoft wymyślił sobie, no w sumie tylko tutaj to widziałem, coś takiego, że ten wektor inicjalizacyjny w szyfrogramie nie jest przesyłany tak, jak zazwyczaj się to robi, czyli w postaci jawnej przed szyfrogramem, jako pierwszy blok
tak jakby tego szyfrogramu, tylko wektor inicjalizujący jest zawsze 16 zerami i do plaintekstu doklejany jest 24-bajtowy, no to już nie jest wektor inicjalizujący, nie wiem co to jest właściwie, ale taki randomowy ciąg znaków, tak żeby pierwszy blok plaintekstu tego właściwego był inny przy kolejnych próbach szyfrowania. No i tak jak widzicie, to co tutaj było zaszyfrowane to Besides Warsaw, no i w takim mniej więcej czasie to sobie rozszyfrowaliśmy. Ja tego PowerShella udostępnię po prezentacji, więc jakby ktoś się chciał pobawić tą aplikacją, no i w ogóle ASP.NET-em, to no to będzie dostępne. Tak, tak, udostępnię też prezentację. Dobrze, to idziemy dalej. Microsoft na szczęście wziął sobie mocno, a to zostanę z tym statywem, bo to wygodne jest bardzo. Microsoft sobie wziął do serca to, co no, chyba nie miał wyjścia, to co znaleźli ci researcherzy w ASP.NET-cie. I ASP.NET 4.5 to już była całkiem spora rewolucja. Cały ten stos kryptograficzny został przepisany. Te stare kawałki kodu dalej są w tym ASP.NET-cie właśnie przez to, że znaczy w ASP.NET Core już ich nie ma, ale w tych ASP.NET-ach MVC i WebAPI cały czas można się do niego dostawać, tak jak ja zresztą to zrobiłem. Ale ten wersja 4.5 daje, no tak jak wspomniałem, praktycznie wszystkie błędy zostały poprawione, nie praktycznie, tylko wszystkie. Dodatkowo doszła taka flaga Isolate by App ID. To dla aplikacji, które ten klucz pochodny chciały mieć wygenerowany nie na podstawie wirtualnej ścieżki w web serwerze, ale na podstawie ID aplikacji, który zawsze jest inny dla różnych aplikacji. Następnie Microsoft zaczął używać kluczy pochodnych i jako algorytm, którego używa do generowania tych kluczy, to jest NIST-owy algorytm ESP8008. Nie wiem, czy on jest jakoś bardzo popularny, no ale podobno jest niezły. I API do szyfrowania też zostało wymienione. Te metody encode, decode dostały atrybut obsolete i powstały metody protect i unprotect. I jak spojrzycie w parametry tych metod, to poza tym, na przykład metoda protect, która służy do szyfrowania, poza tym, że przyjmuje tablicę bajtów do zaszyfrowania, dodatkowo przyjmuje taką tablicę czegoś, co się nazywa purposes, czyli celów, w jakim szyfrujemy. I na podstawie tych celów tak naprawdę generowany jest klucz pochodny na podstawie master key. I nawet jeśli nie podalibyście tą, znaczy jak podacie pustą, to poleci wyjątek, ale jak podacie tam nawet jakiś pusty string, co chyba można zrobić, to i tak ten klucz będzie inny niż ten domyślny, który jest, znaczy no, ten główny master key. Przepisany został też mechanizm przechowywania informacji o użytkownikach. Właściwie powstał zbiór bibliotek, już to zostało wyciągnięte z frameworka, który istnieje pod wspólną nazwą ASP.NET Identity. Jest całkiem dobrze zaprojektowany, oczywiście to mogą powiedzieć programiści .NET, ale generalnie łatwo się w niego wpiąć, można go sobie rozszerzyć, dowolnie te interfejsy, które ze sobą rozmawiają, sobie zaimplementować. Przykładem takiego interfejsu jest na przykład iPassword Hasher i Microsoft dostarcza domyślną implementację, która też jest całkiem niezła, bo w wersji domyślnej w dwójce był używany PBKDF2 z chmakiem SHA-1 i 1000 iteracji. W wersji trzeciej, czyli tej aktualnej, mamy już chmaka SHA-256 i 10 000 iteracji do wygenerowania tego hasza przechowywanego w bazie danych. No niekoniecznie w bazie danych. To, co właśnie jeszcze tutaj może nie powiedziałem, to to, że tych storage'y do przechowywania danych użytkowników jest teraz całkiem sporo i to mogą być jakieś NoSQL-owe bazy, oczywiście SQL Server też, ale Postgres i tak dalej, i tak dalej. I mamy kolejne demko. Chciałem pokazać, jak wygląda deszyfrowanie takiego ciasteczka i w ogóle takie ciasteczko wygląda. Mam kolejną tutaj taką aplikację to taka standardowa aplikacja ASP.NET-owa, jak tworzycie sobie nową z szablonu, to wygląda właśnie tak, jak za chwilę się uruchomi. O, taka no, bardzo ładna. Ja tutaj konto już sobie stworzyłem na potrzeby tego demka. test2.com. Dane tych użytkowników akurat tutaj zostawiłem w tym domyślnym mechanizmie przechowywania w SQL serwerze, czyli w tym to o czym przed chwilką mówiłem, ASP.NET Identity. Mam nadzieję, że się zaloguje. Jak się zaloguje, to
To będziemy mogli sobie. Ok, jestem zalogowany. Widać tutaj na górze. Wyciągniemy sobie teraz ciasteczko. Tych ciasteczek jest kilka automatycznie tworzonych i to, które przechowuje dane użytkownika, to jest to .spnet application cookie. Oczywiście tą nazwę można sobie zmienić, ale jak gdzieś często to nie jest zmieniane, więc jak chodzicie po internecie i zobaczycie takie ciasteczko, to prawdopodobnie oznacza, że twórcy użyli ASP.NET Identity do przechowywania i uwierzytelniania użytkowników. Tutaj mamy to ciasteczko, które będziemy sobie chcieli zdeszyfrować. Ja teraz odpalę mój ulubiony edytorek. Wkleimy sobie ten, to jest Base64, tylko URL enkodowany. To, że to jest, że to są śmieci, że to nie jest tak jakby normalny tekst, to możemy już podejrzeć nawet w tym edytorku. Wkleimy to sobie jako Base64, no i jak widać, to są, no to jest coś zaszyfrowanego prawdopodobnie. No ale będziemy próbowali to sobie rozszyfrować i przejdziemy po kolei te kroki, które wykonuje ASP.NET podczas właśnie tej próby odszyfrowywania. Przejdę sobie tylko do tu w tym PowerShellu, ścieżkę wyżej. Ok, już jestem. Tylko mogę powiększyć czcionkę tego command line'a. Jak chcecie, że powiększyć, czy widać to jakoś tam na końcu? Widać? Dobra, to fajnie. Pierwsze, co ASP.NET robi, jak. Znaczy dobra, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy wyciągnąć materiał na klucz. Ja nie działam w tym momencie na koncie admina, więc ten klucz znajdzie się w postaci jawnej, jak pamiętacie, na którymś tam tym slajdzie. Tutaj, on się znajdzie w tym miejscu, no bo ja używam AliExpressa, czyli działam na koncie, który ma profil, więc mam w rejestrze ten klucz haki current user, no i mogę sobie do niego sięgnąć. Ach, tylko bez, jako że to jest już klucz z wartością. O, i to jest ten key material. Tak jak wspomniałem, pierwsze 32 bajty będą użyte jako klucz do szyfrowania, kolejne 32 bajty klucz walidacyjny, reszta nie jest używana do niczego. I żeby przyspieszyć tutaj pracę, ja już sobie wyciągnąłem przed prezentacją te dane i tylko je sobie ściągnę do edytorka. No i jak widzicie, to jest 8F124, 8F124. Ten kolejny tutaj jest walidacyjny. No i teraz musimy stworzyć ten pierwszy klucz, tą pierwszą robotę, którą wykonuje ASP.NET, no to po pierwsze tworzy klucz pochodny, który jest zależny od ścieżki, w której znajduje się aplikacja. W domyślnej konfiguracji mamy tam ustawienie autogenerated:isolate:bypath, czyli ten nasz klucz pochodny będzie stworzony na podstawie ścieżki i. O właśnie, ściągi sobie zapomniałem, ale spróbujemy zaraz. Ja napisałem dwie aplikacyjki. Jedna to jest Derive, ASP.NET Derive. To jest właśnie do tworzenia tych kluczy pochodnych, która implementuje ten algorytm SP800-108. I tutaj musimy sobie podać ten nasz klucz, który potrzebujemy zdeszyfrować. To będzie ten. Dalej musimy podać kontekst. Kontekst to jest pierwszy purpose. I przyznaję się, że muszę sięgnąć po ściągę. Zapomniałem sobie wyciągnąć, bo on jest machine key derive, jakoś tak. O, ale zaraz się jeszcze upewnię. Przepraszam bardzo za chwilkę przerwy. No dobra, machine key derivation. Machine key. Co tu się zrobiło? A, dobra, jeszcze raz. ASP.NET Derive, myślnik K, wkleimy ten klucz. Myślnik C, machine key derivation. I dalej mamy label. I label to już jest to nasze isolate by. Isolate apps. Dwukropek. I jako, że ta nasza aplikacja działa pod wirtualną ścieżką, która no, nie ma żadnego ciągu znaków, no to jest po prostu backslash.
No i taki uzyskaliśmy ten nasz derive key. No i jak widać, jest, ja go też już wcześniej sobie przygotowałem, żeby nie kopiować teraz na żywo. No i on się zgadza. To samo musielibyśmy wykonać dla klucza walidacyjnego. Czyli te klucze, które tutaj uzyskaliśmy po tym kroku, to już są te klucze, które są tymi kluczami bazowymi dla tych kolejnych kluczy pochodnych. No i spróbujmy teraz zdeszyfrować tego cookiesa, którego sobie wcześniej pobraliśmy. To jest, napisałem kolejną aplikację, ASP.NET Crypter, która przyjmuje troszkę więcej parametrów. I mamy tak, pierwsze to klucz walidacyjny, tylko ten derived key, czyli ten, którego nie zrobiliśmy, ale zrobiłem wcześniej. Decryption key, czyli ten klucz symetryczny, ale też ten derived na podstawie ścieżki aplikacji. Następnie purpose i tutaj jako ten cel będzie Ovin cookie. Ovin to jest taka kolejna nazwa, która jeszcze w międzyczasie się tam pojawiła, jej nie pokazywałem. Taki wariant w ASP.NET-cie, na podstawie którego został trochę stworzony ten ASP.NET Core. Jeszcze... A, dzięki. Ale chyba powinno też zadziałać, ale dobra, to jeszcze to poprawię. Okej, dzięki. No i skopiujmy sobie ten nasz Base64 z URL kodowany. O, dobra, udało się zdeszyfrować. No i to jest to, co ten cookies zawiera. Ten zaszyfrowany cookies, jak przyjrzycie się dokładniej, tu jest parę takich śmieci i te śmieci to właściwie określają po prostu te, rozdzielają sekcje w tym cookiesie. Jak zobaczycie, tutaj jest wiele takich urli do skim XML-owych, to są nazwy claimów. Microsoft, tak jak wspomniałem, w tym modelu ASP.NET Identity przepiął się całkowicie z tego modelu rule na właśnie model claimów i nawet role są zaimplementowane przy pomocy claimów. No i claimem jest na przykład, nie wiem, mój login, claimem jest provider, identity provider, który obsługuje tego cookiesa. Dodatkowo te pierwsze tutaj 4 bajty to jest wersja tego ASP.NET Identity. Jak pamiętacie, na przykład była ta wersja druga z tymi zmianami, potem wersja trzecia, no to to właśnie to określa. No i na końcu jeszcze mamy informację, kiedy on został stworzony i do kiedy jest ważny. Okej, mam jeszcze chwilkę. No to teraz, co się zmieniło w ASP.NET Core? Przyszły kolejne zmiany. I ASP.NET Core między innymi wyciągnął ten mechanizm do przechowywania master key. Czyli można teraz sobie właściwie napisać, jeśli macie taką potrzebę, można sobie napisać własnego data protectora, tak się nazywa ten akurat mechanizm, który będzie te klucze przechowywał w miejscu, które sobie wymyślicie i dodatkowo możecie sobie włączyć też szyfrowanie, też takie, jakie będziecie chcieli. Na szczęście jest kilka dostępnych od Microsoftu bibliotek. Nie wspomniałem, dane użytkowników, właściwie model ASP.NET Identity pozostał, on się całkiem nieźle sprawdził, w ASP.NET Core dalej możemy go używać. Interface iData Protector, którego konfigurujemy na starcie aplikacji poprzez coś, co się nazywa Fluent API, to jest taki buzzword w dotnecie, ale chodzi o to, że konfiguruje się go całkiem prosto, dodajemy data protection i potem określamy. Na przykład tutaj możemy sobie wybrać opcję, żeby klucze były zapisane w file systemie, możemy tam podać ścieżkę do tego file systemu, możemy je zapisać sobie w rejestrze, tak jak to było robione kiedyś, możemy też je tylko przechowywać w pamięci, to jest ta domyślna implementacja. Następnie w kolejnym kroku możemy określić, w jaki sposób one będą szyfrowane, czyli możemy, nawet zapisując w file systemie, możemy sobie powiedzieć, żeby do ich szyfrowania został użyty DPAPI albo DPAPI-NG, czyli ten nowej generacji. Następnie mamy też możliwość szyfrowania tych kluczy certyfikatem, który jest w CertStorze Windowsowym zainstalowany. Dodatkowo mamy rozszerzenia, które pozwalają nam te klucze master key przechowywać na przykład w ażurowym blob storage'u, też w postaci zaszyfrowanej, tam na przykład z tym SAS-owym tokenem, żeby się do nich dostać, albo w Redisie, tam akurat ta domyślna implementacja jest bez szyfrowania, no albo w Azure Key Vault'cie, no to wtedy, czy tam dowolnym Key Vault'cie tak naprawdę można to sobie przechowywać. I podsumowując, chciałbym, to jest bardziej właściwie taki przekaz do programistów, chciałbym powiedzieć, co jest
bardzo ważne, jeśli, tak, co bardzo bym chciał, żebyście wynieśli z tej prezentacji, jeśli chodzi o szyfrowanie w ASP.NET-cie. Po pierwsze, nie ma co pisać własnych algorytmów szyfrujących. Przykładem jest takim niechlubnym jest Telerik, w którym w tym roku... Telerik to jest taka firma, która dostarcza kontrolki dla programistów ASP.NET. Można sobie taką kontrolkę osadzić na stronie i no to ładniej wygląda, rozszerza ten standardowy zestaw. Znaczy ładniej, zależy jak to zrobi, ale rozszerza ten standardowy zestaw kontrolek i Telerik udostępnił możliwość szyfrowania stanu tych kontrolek. Czyli można było sobie powiedzieć, że na przykład ta kontrolka telerikowa, jakaś tam lista, może sobie zaszyfrować te dane i wsadzić je obok, w coś w rodzaju tego view state'a, czyli takiego hidden fielda obok tej kontrolki. No i niestety Telerik zrobił coś takiego, że zamiast użyć tego machine key encoda, czy tam protecta, jaki ten encode był, taki był, ale przynajmniej by zadziałał, zrobili po prostu XORa z tego stanu, tej swojej kontrolki, tego serializowanego XML-a, czy coś, co już nie pamiętam, w czym oni to przechowywali, XORa z kluczem. No i teraz właśnie, ten klucz, jeśli użytkownik sobie stworzył w ustawieniach, w upsettingsach aplikacji, ten klucz telerikowy, no to spoko, to było ksorowane z tym kluczem telerikowym. Oczywiście samo ksorowanie jest błędem, ale nawet jeśli zostało złamane, ten klucz został rozpoznany, no to był klucz do tych kontrolek. To może jeszcze by się jakoś przeżyło, ale jeśli użytkownik nie ustawił tego klucza w tych upsettingsach, no to wtedy był brany master key. No i ksorowanie z master key stanu jakiejś tam kontrolki, no to trochę słaby pomysł, no bo ten stan można sobie w jakiś tam sposób wygenerować, no i w najprostszy sposób odksorować to i poznać master key aplikacji. Więc błąd straszny i właśnie Telerik wypuścił dwa patche tych swoich kontrolek w tym roku, gdzie przepisali to, ale tam ciągle jest jeden błąd, ale to i tak już jest lepiej, bo już używają powiedzmy takich algorytmów, które znamy. To, do czego ja bym chciał was zachęcić, to znaczy tych, którzy piszą w ASP.NET-cie oczywiście, a pewnie może więcej osób słucha, to używanie kluczy pochodnych, czyli jeśli używacie tego API Machine Key Protect, to koniecznie podawajcie tą tablicę celi, w których szyfrujecie. Jeśli szyfrujecie na przykład dane użytkowników, które są bardzo wrażliwe, potem jakieś dane biznesowe, które są, mają inny stopień wrażliwości, używajcie innych tych właśnie purpose'ów, żeby te klucze pochodne były inne do tych różnych celi. No i API wam tak naprawdę w tym pomaga, bo ten Classic ASP.NET dostarcza tą metodę Protect i Unprotect, o której mówiłem, a ASP.NET Core dostarcza iData Protector i może tutaj nie ma tej tablicy stringów, ona jest podawana w konstruktorze, więc jak sobie tworzymy sobie kilka tych data protectorów w zależności od sekcji w aplikacji, którą potrzebujemy zaszyfrować. To mam pytania, ale zobaczę, ile mamy czasu, bo mógłbym jeszcze wam pokazać. Zostało 10 minut, więc nie wiem, ile jest pytań, bo jeszcze mam... Okej. Okay. Mhm. Bo jak pytałam wtedy o te dodatkowe kaszowanie, mówisz jeszcze potem powiesz o tym, jak to jest. Aha, tak, chodziło... Ale miałem też szyfrowanie tym samym, raczej tam jest AS, ale w jakim trybie? I jakie tryby są dostępne? CBC jest tylko dostępne. No właśnie, a drugie inne algorytmy, to trzeba poli... Nie, to trzeba poprzez ten mechanizm rozszerzania, albo ewentualnie to już w tym... To tak nie do końca, znaczy nie, no faktycznie, bardziej mi chodziło o te algorytmy tak jakby nie standardowej kryptografii. No bo jeśli... Wszystko poza ASCBC? No można tak powiedzieć, no to jest pójście trochę po najmniejszej linii oporu i wybranie najbardziej popularnego algorytmu. No to prawda, to prawda. No tak, to... jeszcze może jakieś pytanie? A mogę jeszcze pokazać, jak mamy parę minut, mogę pokazać wam, jak wyciągnąć te klucze z pamięci tego procesu ASP.NET-owego. Nie wiem, czy ktoś będzie zainteresowany tym. Okej, no dobra, parę osób kiwnęło głową, to wyciągniemy te klucze. Działa mi tutaj ta aplikacja ASP.NET-owa, gdzie tam się zalogowałem. Możemy sobie zrobić jej dumpa. Skąd? O, to jest najlepsze narzędzie na Windowsie. Mamy ten nasz proces IAS Expressa. Możemy sobie stworzyć dumpa. Zapiszę go sobie tutaj. IAS Express dump. O, dobra. To zaraz użyję proc dumpa. Czasami proces hacker niestety przy robieniu dumpów ma jakieś... Ale chyba stworzył. Czasami ma problemy. Nie wiem, z czego to wynika, ale czasami mu się zdarzy. O, teraz poszło dobrze.
I mam ten dump się pojawił tutaj. Otworzymy go sobie. To jest 32-bitowa aplikacja, więc użyję 32-bitowego Windebuggera. No i nie, jak nie mieliście do czynienia z dotnetem, no to parę tutaj komend będzie magicznych. Załadujemy rozszerzenie, które nam rozszerzenie, które nam pozwala poruszać się po pamięci dotnetowej, nazywa się SOSEX. To jest takie rozszerzenie, które tłumaczy wirtualne adresy dotnetowe na te adresy natywne, którymi operuje Windebugger, bo Windebugger to jest debugger natywny, nie debugger dotneta. To, co potrzebujemy znaleźć, to instancja klasy. Ja też mam w ściądze, ją powinienem mieć. Nie będę jej wklepywał. O, takie coś, tak się nazywa klasa. I żeby znaleźć instancję takiej klasy, potrzebujemy ją najpierw najpierw potrzebujemy zlokalizować coś, co się nazywa method table, czyli taki identyfikator tej klasy w domenie ASP.NET, procesu dotnetowego, w appdomenie. No i mamy tutaj, to jest ten identyfikator właśnie. Będę wchodził w szczegóły. To, co jest istotne, to teraz ta komenda, czyli przeszukujemy stertę dotnetową w poszukiwaniu... O, coś pomyliłem? No ciekawe, chyba w złym miejscu już garbage collector zadziałał i mi wyżar. Dobra, muszę zrobić jeszcze jednego dumpa. Tu nic nie znajdziemy. Skąd? Nie, wyjść wyszedł, bo by się nie otworzył, pewnie byłby jakiś błąd innego rodzaju. Albo dobra, sięgnę do backupu. To niestety jest zawsze risky biznes z garbage collectorem, bo jak się jakiś czas temu odpalaliśmy tą aplikację i jak nie używaliśmy tej klasy, a ona jest, nie jest statyczną klasą, która cały czas tam istnieje, to ona może zniknąć. No i właśnie niestety znikła. Dobra, mamy jeszcze chwilkę. Tu gdzieś powinienem mieć backup tego. O, tu jest dump, w którym powinna być ta klasa. Słucham? Tak, 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 racja. Używaliście tego? Dobrze. Ale dobra pamięć. O, masz ci los. To jest ciekawe. Widzę, że teraz mam całą serię błędów. No to zaraz nie pokażę demka. Jedno demo musi nie zadziałać. Chyba tak zawsze jest. Spróbujmy tak. O Boże. Dobra, jeszcze raz tą aplikację odświeżę. Przeładuję mu tego garbage collectora. Znaczy tego, nie, tą klasę, do której się próbuję dostać. Dobra, zrobimy jeszcze jednego dumpa. A, dobra, ja chyba wiem czemu. Chyba niewłaściwego AIS Expressa zdumpowałem. Tak, bo działa nam jeszcze ten od kryptografii, który w ogóle czegoś takiego nie robił. I to był właśnie ten, którego ja... No dobra. To się chyba wyjaśniło, czemu tej instancji tam nie było. Dobra, no to teraz już powinniśmy mieć właściwego dumpa w tym tempie. I jeszcze raz wszystko po kolei, czyli load SOSEX, MX, ten nasz machine key master key provider. Dobra, jeszcze raz musimy ten method table ściągnąć. Wyciągniemy sobie z heapa instancję. O, no i tym razem już jest w końcu. To jest adres tej instancji.
32-bitowy, więc teraz użyjemy komendy do wylistowania tego, co jest w tej instancji. No i zwróćcie uwagę, że to, co nam się tu pojawiło, to mamy, to jest właściwie ta główna klasa, która przechowuje w pamięci informacje o kluczach master key i to od razu w tej formie derived, czyli mamy ten encryption key, który jest używany i validation key. Jakbyśmy sobie weszli głębiej, czyli kliknęli na ten encryption key, no to widać, że to jest ten 32 bajtów, które wyciągaliśmy wtedy z... I tworzyliśmy ten klucz pochodny. Jak pamiętacie, on się zaczynał 1545, F6 i tak dalej. To jest właśnie ten klucz pochodny, który sobie wtedy wygenerowaliśmy na konsoli. No i tam go można znaleźć. Tak jak wspomniałem, wszystkie te materiały udostępnię na moim blogu, więc ten, kto będzie chciał sobie poeksperymentować, może się pobawić. Dziękuję bardzo.